41. Chelemska pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę dla księdza szczególna. Tak, dla mnie szczególna, bo ostatnia jako wikariusza parafii Bożego Narodzenia w Chelembie. Miałem tę okazję 5 lat być, szczęście, 5 lat być wikariuszem tutaj w parafii Bożego Narodzenia w Chelembie i to jest właśnie piąta jako wikariusz. No, nie mówię, że ostatnia, bo mogę się dołączyć jako pielgrzym. Pamięta ksiądz swoją pierwszą, tutaj nie ma co ukrywać, łatwo nie było. Myślę, że pierwsza i druga jeszcze, każda była jakoś zapamiętana, natomiast te pierwsze dwie na pewno były specyficzne, no bo bardzo naznaczone tymi blazami, jak to się mówi. Ale bez blaz, bez tego cierpienia nie ma tak naprawdę pielgrzymki, której owoce zbieramy później cały rok. Oczywiście myślę, że każdy idzie z jakąś intencją i idzie razem. Czy to są intencje prośby, dziękczynne, ale myślę właśnie, że jednoczymy się, no bo taka jest też idea pielgrzymowania. Tegoroczne hasło pielgrzymki nawiązuje do Ducha Świętego. Tak jest, mamy rok, gdzie takim hasłem duszpasterskim jest w mocy Bożego Ducha, my się wpisujemy w to i naszym hasłem tegorocznym jest idziemy w mocy Bożego Ducha. Tej opieki Ducha Świętego potrzebujemy przez cały rok, potrzebujemy też opieki Matki Boskiej. Ludzie idą na pielgrzymkę z różnymi intencjami, idą też po to, żeby naładować baterie. Myślę, że w Chelembie tu szczególnie widać to ładowanie baterii, prócz oczywiście tych podstawowych pielgrzymkowych takich priorytetów, ale to czuć, jak gdzieś tam zbliża się ten termin pielgrzymki, jak jest wiele pytań, jak już jest to niedoczekanie do tego dnia, kiedy wychodzimy razem. Kuchnia dobrze księdza przygotowała? Jest jakaś wałówka gdzieś spakowana? Wałóweczka jest, myślę, że starczy, a tak później na bieżąco, no i liczymy na niespodzianki na trasie też. Jak dużym przedsięwzięciem logistycznym, no i też jeżeli chodzi o organizację całej pielgrzymki, jest ta cała, mówiąc kolokwialnie, impreza? No, myślę, że tych rzeczy, które trzeba przygotować, to tak nie widać na pierwszy rzut oka, bo to jest załatwianie noclegów, to jest przejście trasy, trzeba uzgodnić z urzędem wojewódzkim. To jest dużo takich biurokratycznych spraw, które trzeba dopiąć, żebyśmy mogli przejść bez żadnych problemów. No i oczywiście cała ta sfera bezpieczeństwa, nasi kiwaczki, którzy będą czuwali jak zawsze nad nami, żebyśmy mogli przejść bezpiecznie. No jest tego dużo, ale praktyka już później jakoś tak ułatwia to przygotowywanie. W sumie to jest moja trzecia pielgrzymka. Na pierwszą zachęcił mnie chłopak i tak w sumie zostało. Jak to było w twoim przypadku? Ojejku, w moim przypadku to było tak, że to jest moja druga pielgrzymka, na którą zachęciła mnie właśnie tutaj Beata i stwierdziłam, że w tamtym roku naprawdę dobrze się bawiłam, bo chelemskie pielgrzymki jednak mają to do siebie, że są takie bardzo klimatyczne i fajne, więc w tym roku też się wybrałam. Co tu tak naprawdę co roku przyciąga? Chyba atmosfera i ludzie. To chyba to jest najważniejsze. Jak to jest w waszym przypadku, bo wiele osób gdzieś mówi często o tym, że dla nich pielgrzymka to jest swoiste ładowanie baterii na cały rok. U was jest podobnie? Tak, bo gdzieś tam zawsze, na przykład ja chodzę na oazę czy coś, to też gdzieś tam, jak sobie pomyślę, że jednak byłam na tej pielgrzymce, że dałam radę, to jest taki dodatkowy power do działania, nie? Jeżeli chodzi o te wartości, które w dzisiejszych czasach są bardzo ważne, tutaj też osoby przeżywające tej pielgrzymce drugą, a czasem trzecią młodość, mówią, że młodzież gdzieś szuka tych wzorców. Na pielgrzymce można takie wzorce znaleźć. Tak, tak, można. Naprawdę patrząc na po prostu osoby, z którymi się idzie, to gdzieś tam można brać od nich przykład. Niektórzy mówią ładowanie baterii, no. Ja może to ujmę inaczej. Jest to pragnienie spotkania zaś bliżej Boga. Bliżej Maryi. Jednak spotkanie z Marią na Jasnej Górze daje naprawdę duże siły na cały rok. Jeżeli tego nie ma, po prostu czegoś brakuje w życiu. To po prostu trzeba przejść na tych nogach do tej Częstochowy, tam i z powrotem, żeby po prostu odczuć tą miłość Bożą. Jak nas naprawdę Bóg kocha. Bo jeżeli tego nie ma i człowiek idzie bez intencji,
na pusto, tak jakby to, on to, przy... to jest pusta droga. A ta droga, nie ma co ukrywać, nie jest łatwa. Jest też tak fana w przypadku, że na tej pielgrzymce no, człowiek czuje się trochę młodziej? Oczywiście, no to pewnego rodzaju człowiek się stara być młodym, bo nieważne jak się wygląda, ważne co w środku. Zawsze człowiek jest młody duchem. To, co czuje w sobie, to, co pragnie pokazać innym i to, że chce iść. Trzeba właśnie teraz młodym jak najwięcej pokazywać takich rzeczy, żeby iść do tego Boga, bo to, co się dzieje teraz na tym świecie, to kiedyś było nie do pomyślenia. Młodzi muszą mieć jakiś wzorzec, żeby się do czegoś odnieść. Właśnie pielgrzymka jest takim wzorcem, gdzie młody człowiek widzi, że pomoc drugiemu człowiekowi w czasie drogi, podanie ręki, podanie wody, to jest właśnie ta pomoc ludzka. Drugim człowieku trzeba zobaczyć Boga. Tutaj też na tej pielgrzymce, nie ma co ukrywać, zawiązują się przyjaźnie. Tych ludzi, z którymi się pielgrzymuje, z którymi się wędruje przez tych kilka dni, ich się później spotyka na ulicach Halemy, na ulicach Rudy Śląskiej. To też jest chyba wartość tego całego pielgrzymowania. To jest dużo właśnie przyjaźń ludzi, których się właśnie na tej drodze spotyka. To jest ta pomoc jeden drugiemu. Te przyjaźnie się zawiązują i spotykając drugiego człowieka po jakimś czasie po pielgrzymce na drodze, widzi się w nim drugiego człowieka, przyjaciela. Być za niego pewny, że na przykład upadając, on ci pomoże się dźwignąć. To jest najpiękniejsze właśnie w tym. I właśnie młodzi to właśnie widzą. Która to już pańska pielgrzymka halemska na Jasną Górę? Która jest z kolei, natomiast przestałem już to liczyć. A wraca pan jeszcze myślami do tej pierwszej? Tak, oczywiście, tej nie zapomnę, bo najbardziej dało się we znaki zmęczenia. Wtedy jeszcze szliśmy 5 dni i tego nie zapomnę, jak pierwszy nocnek w Lubszy no, był bardzo, bardzo trudny. Chodziło się tak naprawdę na czworakach ze zmęczenia. A jak to wyglądało? Wtedy jeszcze większość bagaży niosło się na plecach, czy już też można było gdzieś te bagaże zostawić i też były transportowane przez samochody? Chyba były już transportowane, jakoś nie przypominam sobie, żeby cały bagaż niosło się na plecach. Jeżeli chodzi o halemską pielgrzymkę, dlaczego się tutaj wraca? No jest to na pewno naładowanie akumulatorów duchowych, tak? I potem cały rok jakby z tego się korzysta, dlatego to jest może ten magnes, który przyciąga co roku i umieszcza się go w planach wakacyjnych praktycznie ostatnio co roku. Budujące jest to, że tutaj na tej halemskiej pielgrzymce zawsze jest tyle młodzieży, można się tutaj poczuć młodziej? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Synowie zawsze też z nami szli, w tym roku tylko jeden, bo tak się poukładało, gdzieś tam inne plany, inne realizacje. Natomiast tak, jest to budujące, że ta młodzież się garnie, bo dzisiaj chyba rzadko. Jeżeli chodzi o plecak halemskiego pielgrzyma, czego nie może w nim zabraknąć? Na pewno różańca i śpiewnika. Jesteście po pierwszym etapie, widać, że kawa już poszła w ruch, potrzebne są nowe siły. No, tym bardziej, że pierwszy raz to dla mnie jest prawdziwe wyzwanie. Dlaczego pani zdecydowała się pójść na halemską pielgrzymkę? Było to moim marzeniem od zawsze, tylko nie było okazji, bo najpierw były dzieci małe, potem praca zawodowa, potem mama była chora nareszcie. Teraz jeszcze dopóki mam siły, postanowiłam, że skorzystam i spełnię swoje marzenie. Były jakieś specjalne przygotowania przed tą pierwszą halemską pielgrzymką? No nie, ukrywam, że troszeczkę jeździłam na rowerze, troszeczkę z kikami chodziłam, także
troszeczkę zbudowałam swoją kondycję, można tak powiedzieć. Jeden etap zamykam i drugi otwieram, też taki czas refleksji, a przede wszystkim też podziękowania za to, co było i co przeżyłam. To jeszcze na koniec zdradź nam wszystkim, były jakieś specjalne przygotowania po tym roku przerwy, jeżeli chodzi o Halmską Pielgrzymkę? Znaczy w sumie nie, ponieważ ja też tak staram się więcej aktywnie chodzić po górach i tak dalej. Z psem chodziliśmy na dłuższe spacery, to chyba jako takie jedyne ostatnie już przygotowanie. A tak to nie, to w miarę tak poza pakowaniem to wszystko. Nie było jakby już żadnych dodatkowych takich, że tak powiem, przygotowań. Gdzieś łapie się bakcyl, tak jak ja złapałam w wieku kilkunastu lat i potem wydaje mi się, że każdy rok bez pielgrzymki to jest niemożliwe. I żyje się od pielgrzymki do pielgrzymki, tak jak powiedziała córka. Tak po takiej przerwie, kiedy dzieci były małe, nie chodziłam, zachęciła mnie właśnie córka. No i od tego czasu jest to taki element, że różne rzeczy mogą się dziać w naszym życiu, ale pielgrzymka musi być. No czasem jest tylko tak, że to już wiadomo, koniec studiów, więc jakieś praktyki, staże, czasem to tam gdzieś blokowało. Ale po tym jeden raz nie byłyśmy od tego czasu, jak zaczęłyśmy chodzić razem. No i w tym roku już całą rodzinę informowałyśmy, że tak mają się zorganizować, żebyśmy mogły pójść na pielgrzymkę. Czego pani tutaj szuka na tej pielgrzymce? Co panią najbardziej przyciąga? Pielgrzymka to jest czas taki porządkowania swojego wnętrza, swojego życia, tego wszystkiego, co jest za nami i jakiegoś takiego czas modlitwy, proszenia o to, aby to, co my być, było poukładane zgodnie z wolą Bożą, żebyśmy potrafili dostrzegać to, co jest, co Bóg uważa dla nas za dobre, a niekoniecznie dążyli do tego, co sami uważamy za dobre. Halemscy pielgrzymi są zawsze dobrze zaopatrzeni, tutaj patrzymy na ten plecak, no pewne rzeczy zaczęły się z niego wysypywać. Tak, jestem zawsze bardzo przygotowana. Przeważnie ze względu na dzieci, bo żeby trochę zająć i podczas drogi, i na postoju, więc i witaminy, i picie, i coś słodkiego, no i oczywiście pieczywo, jak to gadałem z bajlaką, żeby te siły były, no i żeby się dobrze szło po prostu. Nie jest chyba sprawą prostą, sprawą łatwą pielgrzymować z dziećmi. No nie, zwłaszcza jak się wiezie malucha wózkiem, dlatego że on drogą odpoczywa, powiedzmy tak, na postoju ma niespożytkowaną energię, ale da się to wszystko ogarnąć. Jest wiele osób, które bardzo chętnie pomaga i w pchaniu wózka, i w tej wędrówce, także jest to do przeżycia, o, że tak powiem. Też się tego bałam, zwłaszcza jak był dwa lata temu, z nim byłam pierwszy raz, był mały, ale wszystko się dało. Także i te noclegi, i cała ta droga. O której mama dzisiaj musiała wstać, żeby przygotować chociażby ten chleb z bajlagą? Nie było tak najgorzej, o godzinie 6, więc myślę, że większość pielgrzymów po tej godzinie już nie spała, także zdecydowaną większość mieliśmy przygotowaną wczoraj, dzisiaj tylko takie ostatki, że tak powiem, i wszystko się udało. Atmosfera to jest to, co przyciąga na Halemską Pielgrzymkę, ale nie tylko? Zdecydowanie, atmosfera, ta potrzeba bycia, ta potrzeba modlitwy, wyciszenia się, naładowania akumulatorów na cały tak naprawdę rok. Pielgrzymuję już od wielu, wielu lat. Pielgrzymowałam jeszcze jako dziewczyna, potem już narzeczona, mężatka, studentka. I jakoś tak to wrosło w mój życiorys, że no nie wyobrażam sobie jakby tego życia bez pielgrzymki. Na razie wszyscy wyszli z domu pełni sił, wypoczęci, wyspani, dlatego pierwsze kilometry jeszcze dają się jakoś znieść bardzo dobrze. Ja tak na tych pierwszych postojach zawsze zaglądam ludziom do plecaków. Tutaj przed chwilą schowałaś do niego porządną porcję witamin. Tutaj niektórzy już jedzą chleb z bajlagą, niektórzy już coś na słodko, jeszcze inni gdzieś tam wybrali się na stację benzynową, żeby spróbować tych pysznych hot dogów. To na razie same witaminki. Tak, polecam witaminki w postaci marchewek, ogórków, czasem jabłka albo jakiś inny owoc. I słodkie, i pożywne, i witaminy, tak jak mówiłeś. To jeszcze nam zdradź, co tak naprawdę ciebie co roku przyciąga na tą Halemską Pielgrzymkę? Idziesz ósmy raz. No, intencje, które się zbierają przez cały rok, co roku w jakiejś się idzie, w jakiejś intencji i to nie w jednej, a w wielu. A także atmosfera, no i nasza pielgrzymka. Jesteśmy z Halemby, więc nasza parafia, nasza parafialna pielgrzymka, dlatego co roku się wybieram. Tutaj też poznaje się wielu nowych, ciekawych ludzi. Też te przyjaźnie często są zawiązywane na lata.
Zdradź nam uchyl rąbka tajemnicy, kogo ty tutaj poznałaś przez te wszystkie lata na pielgrzymce? Poznałam dużo osób z grupy medycznej, no więc właśnie obecnie się w niej znajduję, także tak jakoś przez to się też wkręciłam tutaj. Wcześniej nie znałabym tych osób, a właśnie przez pierwsze pielgrzymki też i osoby z medycznych mi pomogły bardzo, bo różne sytuacje były i dlatego jestem razem z nimi teraz tutaj. Ta wspólnota, o której się bardzo często mówi, o tych też wartościach, które są ważne w dzisiejszych czasach dla młodzieży, ty tego tutaj doświadczasz? Niektórzy mówią, że to jest magia, chociaż magia w tym przypadku to jest może niewłaściwe słowo, ale tą wspólnotę tutaj czuć na tej chełmskiej pielgrzymce? Czuć przede wszystkim w sile. Ktoś już nie ma sił, spojrzy się w jedną, w drugą stronę, zobaczy się, że nie idzie się samemu, tylko idzie właśnie cała wspólnota, dlatego od razu ta wspólnota ciągnie za sobą tych słabszych, tych, którzy już sił nie mają. Czuć też w tym, nie wiem, chociażby ktoś się przewróci i ktoś pomoże wstać. Ktoś nie ma wody do picia w czasie drogi, poda mu ją ktoś inny. To jest taka prawdziwa wspólnota w takich naprawdę podstawowych rzeczach. Każdy ma tam jakieś swoje intencje, jakieś swoje, nie wiem, pomysły na wakacje, na pielgrzymkę, na urlop. No a pielgrzymka no, to jest takie coś, że jak się raz było, no to później pomimo, powiedzmy tak jak w moim przypadku, jakiejś tam dłuższej przerwy, to jednak wciąga, nie? Że chce się iść i póki sił starcza, to do przodu. No. Pod względem fizycznym ten powrót po iluś latach przerwy był ciężki? To znaczy, no na pewno było to jakieś tam... No wiedziałem, na co się nastawić i czego oczekiwać, no ale mówię, no to jest, no na pewno jakieś trudy tam były, tak jak zresztą każda pielgrzymka, nie? Także to nie jest tak, że się wyjdzie z marszu już. Pierwsza pańska pielgrzymka, jak pan sięgnie pamięcią, co z niej pan najbardziej zapamiętał? Co zapamiętałem, no na pewno to było po dawno, dawno temu. Jeszcze w takich trudnych czasach, gdzie tam nie było takiej możliwości jak dzisiaj, że są telefony, że się dzwoni z każdego postoju. Po prostu się wyszło i tylko rodzice wiedzieli, kiedy jest powrót, no i to było wszystko. No przyjechali do Częstochowy, wiadomo, na Dzień Chełmski. No a co zapamiętałem, no to na pewno, że pamiętam, któryś dzień nas bardzo zmoczyło. I to było takie, bo wszyscy byli tacy przemoczeni, buty mokre i to wtedy... Na pewno ten trud jest większy. Blisko już mety, jeżeli chodzi o ten pierwszy dzień, bo świerklanie jest, można powiedzieć, za rogiem. No, na pewno idzie się dobrze. Było bardzo gorąco na początku i przez to, jak widać, spocona. Także to była jedyna trudność, ale tak to się idzie dobrze. No i cały już chyba blisko pierwszy. Był jakiś specjalny trening przed tegoroczną pielgrzymką? Treningu jako takiego nie było, nie. Byłam tylko na rekolekcjach, to może taki trening duchowy, ale tak treningu to nie za bardzo było. Byłam jedynie raz w górach, ale to wszystko. Co ciebie najbardziej przyciąga na chełmską pielgrzymkę? No na pewno, że jest ta wspólnota i też po prostu, że się idzie z intencją. Bardzo mi się to podoba, że ma się intencje, w które się idzie. No i to mnie chyba zawsze przyciąga, chyba Maryja przyciąga mnie najbardziej. Znajomi, tutaj też często mówi się o tym, że można zawiązać przyjaźń na całe życie, spotkać ludzi, których się potem też spotyka gdzieś tam w Chełmie czy w Rudzie Śląskiej. W twoim przypadku jest podobnie? No oczywiście mamy tu akurat dwie koleżanki, które poznaliśmy, bo my nie jesteśmy z Chełmy w ogóle, także no, bardzo fajnie też poznać ludzi stąd. I no na pewno myślę, że idzie tak poznać właśnie takie znajomości, co będą na całe życie trwały. Pierwsze blazy? Pojawiły się, niestety pojawiły się już na pierwszym odcinku tu Piaśnik, ale no, nie jest źle. Chyba troszeczkę bardziej ten upał doskwiera niż samo zmęczenie, dlatego człowiek czuje się taki troszeczkę otępiały, ale widzimy już tą metę, więc jest dobrze. Jakie buty są najlepsze na pielgrzymkę? Znaczy te buty już któryś rok z kolei miała być ostatnio pielgrzymka, no ale w tym roku jeszcze muszę w nich iść, także nie wiem, które piąty rocznik i da
Także sprawdzony przede wszystkim, najważniejsze. Blazy się pojawiają? Jeszcze nie. Trzymam kciuki, żeby tak było do samego końca. A co Was najbardziej przyciąga na Helenską Pielgrzymkę? Chyba ta atmosfera na pielgrzymce, no i chęć, tak jak co roku, po prostu uklęknąć na Jasnej Górze, podziękować za ten rok, poprosić o łaski na kolejny. W Twoim przypadku? No to już jest też taki najważniejszy moment w roku chyba. No, to trzeba już nie wyobrażam sobie roku bez pielgrzymki. Dzisiaj pytamy cały czas, co było na śniadanie, jeżeli chodzi o te śniadaniowe pielgrzymkowe menu. Co Wy zapakowaliście do plecaków? Na śniadanie była bułeczka z kabanosem, plus coś słodkiego oczywiście, żeby troszeczkę sił nabrać. Teraz tak bardzo niezdrowo, bo Coca-Cola, więc no chyba coś, co człowieka troszeczkę podciągnie do góry, żeby na ten ostatni kawałek. Ale cukier krzepi. Tutaj też nie, trzeba cały czas pamiętać o tym, że Wy pokonujecie w ciągu 5 dni sporo kilometrów. To jest naprawdę spory wysiłek dla każdej osoby. Trzeba się czasem czymś pobudzić słodkim. No, jak najbardziej. Ale czekam na wieczór na kawę, także... deliver me to the kingdom of my Lord, and he will walk by my side all my days. Yes, he will. Deliver me, deliver me, turn the dark night into day. Którzy po raz pierwszy wybierają się na ten pielgrzymi szlak, niektórzy pielgrzymkę obserwują już z góry. Niektórzy z góry, mieliśmy ostatnio właśnie pogrzeb pana Eugeniusza, który zawsze niósł krzyż, wyznaczał tempo. No, wierzymy, że oręduje tam za nami i będzie nas wspierał w tegorocznej pielgrzymce. Byłem ja, idąc tam gdzieś w tyle, nie nadążając za nim. On, no myślę, że nie było widać po nim zmęczenia, szedł. No i to tempo było rzeczywiście dosyć takie spore. A był taką duszą bardzo sympatyczną, miałem wiele okazji tak porozmawiać z nim, no i brakuje pana Eugeniusza. Człowiek dużej wiary, po prostu też ciągnął zawsze za tym krzyżem, no i w końcu pan Bóg go powołał do siebie, tam będzie to może prowadzić jakieś pielgrzymki, także jemu zawsze ciągnął jak najlepiej. Zresztą razem współpracowali, na zmianę przynajmniej się nosiło na ten krzyż, także mam nadzieję, że tam pan Bóg go wysłucha zawsze w jego prośbach. Są razem, dwoma idzie.